Krzysztof, zapała, urodził się w 1987 roku. Jako niemowlę trafił do domu dziecka po tym, jak jego matka oddała go, a ojca nigdy nie poznał. Mama powiedziała mu, że jak jego ojciec dowiedział się, że jest w ciąży, to rozkazał jej dokonać aborcji, a kiedy ona się nie zgodziła, on ją pobił do nieprzytomności i odszedł. Krzysiek dorastał w domu dziecka. Chciał odnaleźć swoją mamę, lecz nie przyniosło to skutku. W szpitalu podała fałszywe dane. Pewnego dnia Tosiek znajduje medalien ze zdjęciem jego matki, które osiemnastoletni Krzysztof dostał od sióstr zakonnych. Krzysiek chciał o jedyną pamiątkę po matce. Oddał go więc do renowacji. Konserwator musiał odkleić zdjęcie, a na jego odwrocie był adres studia fotograficznego, gdzie było wykonane. Tosiek znalazł adres, gdzie to studio zostało przeniesione. Właścicielowi udało się ustalić jej imię i nazwisko Janina Niedźwiecka. Krzysiek nie chce kontynuować poszukiwań matki. Tosiek nakłania tatę, bo chce poznać babcie. Krzysiek po wielu poszukiwaniach w końcu odnalazł swoją matkę. Po czasie nawiązuje z nią dobrą relację.